Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Takim widokiem jest naprawdę słonecznie, ale dosyć chłodno. Zobaczcie, krety się obudziły. Dramat. Krótko pospały. A tu wam pokazuję moją magnolię, która ma straszne pobojowisko po tych kretach. Takie normalnie, że aż się człowiek wkurza, bo pełno jest, zobaczcie, piachu przez to, no. Tyle kretów. Ale chcę wam pokazać magnolię. Mama, mami, hej! Zobacz, co tu mam. Powiedz wszystkim hej. 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 I tutaj już ma takie... Ostrzysz się? Dosyć duże te pączki. Więc wiosna idzie dużymi krokami. Także super. Tu mój cień. A tu pan się bawi. O, z babcią. Puszczamy. Mama ci puści z tarasu. Kupiłam go wczoraj w Pepco. I kupiłam coś jeszcze w Pepco. To wam pokażę. Naprawdę taki hit, że czekajcie, czekajcie. W przyszłym odcinku to zobaczycie. Ja sobie wchodzę na taras, żeby go puścić trochę wyżej. I... Move go! Go! No nie! To nie był dobry rzut. Ani lot. To nie był dobry lot. Daj. No zobaczcie, naprawdę podwórko przez te krety wygląda dramatycznie, no. Maksiu! Tam rzucam. 3, 2, 1. O nie! O nie! Ty! Idziesz do mnie? Tutaj kamień przyciska skrzynię, żeby się nie otwierała przy dużym wietrze. Dlatego to tak wygląda. O, już się nie mogę doczekać tych donic, mebli tutaj. O, no nie, chodź. Puścimy na zewnątrz. Na zewnątrz mówię, na dole, na zewnątrz. Na zewnątrz, bo przed chwilą się bawiliśmy tym w domu. Była dobra zabawa, powiem wam, ale powiedziałam, że idziemy na dwór. Popuszczać to też chciał iść. Puszczamy. Wow! Poleciał. Poleciał. Zobaczcie w ogóle, jak się działa ta piaskownica. Jest po prostu dramat. Jakbym... Nie wiem, nie znajdę teraz może tego linka, ale normalnie straszne dziadostwo i straszne... trochę, no, powiem tak, że chłam. Ale już od nowości była. Było coś z nią nie tak. Była, wiecie, źle... jakoś zbita, źle pomalowana, natychmiast zaczęła pleśnieć. Dajcie znać, czy macie jakieś sprawdzone linki do piaskownic, jakąś możecie polecić, bo ta jest naprawdę... Wiem, że można samemu zbić łatwo piaskownicy, to nie jest filozofia i tak chcieli zrobić chłopaki, ale się uparłam z Agnieszką, że kupimy mu, no i opinię miała nawet, bo przecież się czyta te opinie, a wyszło tak sobie, no. Tu huśtawka. Trzeba będzie ją wyczyścić po zimie. Tu gonitwa na taras. On chce puszczać sam. No. Wow! Prosto w ognisko. Oh no! Ja puszczam. Go! Go! O nie! Jedną ręką to fatalnie. A, dzisiaj piękna pogoda. Tak jak mówiłam, trochę chłodno, ale... Ale rześko. I nie ma co narzekać. Nie jest tak bardzo wilgotno. O, wilgotność jest niska, ja nawet jak sprawdzałam. Ła, jakie wielkie. Leci, leci. Ale już można fajnie sobie pochodzić. Jak jest zbyt wilgotno, to na przykład ja już od razu mam zatoki. Dajcie znać, czy macie takie problemy z zatokami. Jak ja. A na słoneczku można sobie już fajnie usiąść, że to jest suche i ciepłe. Jest! Maksiu! Chodź! Można tu usiąść sobie. To jest takie już ciepłe, nagrane od słońca. Chodź! Chodź! Możesz sobie... O! Kucnąć. Fajnie? Fajnie?
On teraz na dworzu to jest po prostu taki rozszalały, rozwścieczony. Jeszcze szok. Jest z nim co robić. Puszczanie. Dobra, bawimy się dalej. Ja do was się odezwę później, pokażę wam, jakie porządki poczyniłam w czym? No ogólnie w kuchni. Nie będę musiała jednej szafce, bo kilka szafek jest posprzątanych, więc wam pokażę co nieco i zakończę ten kadr brzydkiej trawy z kredowiskami. Już się nie mogę doczekać, jak naprawdę się zazieleni. I będzie ta wiosna trochę dłuższa niż zawsze. Także taki look, co się dzieje na podwórku z przyrodą. I widzimy się w domu. Maksiu, powiedz hej! Pa! Puścisz? Puścisz sam samolot? Pokażesz, jak puszczasz? A jaki kolor ma samolot? Okej. Do usłyszenia. Już jesteśmy w domu. Wzięliśmy huśtawkę do mycia. Nie mogło się bez tego obejść. Także ona tutaj się rozmięka i tak dalej. Poświęciłam myjkę na nią. Ale dobrze, że kupiłam sobie po wczoraj w Pepco nówkę, sztukę. Więc czyścimy właśnie tą huśtaweczkę, żeby można było już zacząć otwierać sezon. No, takie zabawy podwórkowe. Co kupiłam w Pepco? Istny sztos pokażę wam w przyszłym odcinku. A teraz wam pokażę też takie słodziaki. Nie mogłam się oprzeć. Stoją u mnie tutaj, na skraju okna, że tak powiem. I są to takie sztuczne sukulenty. Niektóre były bardzo, bardzo jasne i wyglądały mega, mega sztucznie. Ja dorwałam takie ciemniejsze i zobaczcie, one wyglądają w miarę. Ja wiem, że to nie jest szczyt, wiecie, idealnie wykonane i szczyt po prostu sztuki, ale uważam, że prezentuje się całkiem nieźle. Plus taka urocza doniczka, która zobaczcie, ma takie słodziutkie nóżki i cena, już wam pokazuję, to jest 12 zł za jedną. Tak jak mówię, były jeszcze w kolorze jaśniejszym, natomiast wyglądały sztucznie, to podkreślam. Były też troszeczkę inne, to jest taki aloes, a były też takie jakby kaktusiki, takie jakieś, no takiego typu te zieleninki, ale właśnie wybrałam dwa takie aloeski w czarnej doniczce, to jest doniczka ceramiczna z takimi kamyczkami, one są tutaj poprzyklejane, więc nic nam się nie sypie. I były jeszcze w kolorze białym, ja wybrałam, jak widzicie, dwie czarne i obie, wszystkie zależności, tutaj nie było jakichś tam różnic cenowych, w zależności od tego, jaki to był kwiatek, to wszystkie były po 12 zł. A teraz pokażę wam, co zrobiłam z szafką. To znaczy, wiecie, kto mnie ogląda długo, to wie, że tutaj nad mikrofalą ja miałam, co tu miałam? Spiżarkę. W tym momencie tak się zdenerwowałam na tą spiżarkę, dlatego że ja tam nigdy nie dostrzegałam wszystkiego. Wiecie, to wszystko było zawsze na kupie, bo ta szafka jest bardzo wysoka i było tam zawsze wszystko na kupie. Z tyłu rzeczy się marnowały, ponieważ ja ich nie widziałam, zapominałam o nich i po prostu strata po prostu pieniędzy i tych produktów. Więc teraz sobie włożyłam tu sprzęty. Tam jest wolnowar, grill, ekspres kapsułkowy, część od Thermomixa, nakładki Varoma i opiekarz do kanapek. I tak postanowiłam po prostu sobie tutaj to przechowywać oraz książki do tego. Czasami się przydadzą. I stwierdziłam, że tak będzie lepiej, bo ja miałam spiżarkę tu i tu, więc wszystko było tak porozrzucane. Trochę rzeczy tutaj, trochę rzeczy tutaj i było wszędzie pierdzielnik jedzenia. A teraz właśnie w tej szafce, tu miałam taką szafkę, mam taką szafkę narożną i tu były właśnie blaszki, te wszystkie sprzęty tam składane i był zawsze też pierdzielnik tych sprzętów właśnie, bo było za dużo. Porozdzielałam, powyrzucałam kupę rzeczy, mój mąż jak zobaczy, ile uszykowałam mu śmieci po tym sprzątaniu, to mnie przeknie, bo u nas jest zawsze dużo worków, a teraz to już w ogóle będzie
No nie wiem, zobaczymy. Powiem wam. Zresztą zobaczycie, czy żyje. Czy będzie dostępny vlog. No nie no, śmieję się. A taka prawda, tutaj jest teraz wszystko zorganizowane. Ja wam pokażę już. Otwieram tutaj szafkę i tutaj też mam zorganizowane. Dla mnie to jest zorganizowane. Ja wiem, że na końcu są kawy, jakieś tam płatki, makarony. Tu są jakby... Cała szafka to są makarony wszelakie. Plus chipsy, ale to są makarony już w pojemnikach z Pepco szklanych, jeszcze w swoich oryginalnych opakowaniach i tak, o, widzicie od góry, nawet ja tam nie widzę, ale wy widzicie. Tak sobie tutaj poukładałam, no i mam wszystko w jednej szafce, na poczęte płatki i tutaj mam wszelakie słoiki, czyli jakieś sosy, tak przy okazji polecam wam ten sos. Na szybko jest bardzo dobry. Tutaj ten sam. W ogóle to odnalazłam. Nigdy nie jadłam tego keczupu z Włocławek, ale kupiliśmy go bardzo dawno temu i data jest tutaj do lipca, więc musimy go zużyć. A stał w ogóle gdzieś mega, mega z tyłu. Wyrzuciłam sriracha, wyrzuciłam taką pastę z papryczek ostrych. Jeszcze nieruszoną. Po prostu no masakra. Bo po prostu zapomniałam. Po prostu. Słowo życia. Tu mamy kaszkę dla młodego i ogólnie erytrytol, mąki, jakieś tam płatki, tam z tyłu mam orzechy, nasiona, puszki, mleka. Wiecie, wszystko w jednym miejscu, na czym mi zależy. Grzybki od Sławka, miam, miam, miam. Najlepsze grzybki ever. Także tutaj mam wszystko jakby w jednym miejscu. I to jest bardzo ważne, że jednak to jedzenie... O Boże, kochany, przepraszam. Jest wszystko w jednym skupisku, w jednym miejscu. Także bardzo się z tego cieszę, że udało mi się to ogarnąć. Tu jedna płyta wam kiedyś, chyba mówiłam, pękła mi. Mam teraz tylko jedną. I niestety nie kupię drugiej, dlatego że ona nie wytrzymuje wysokich temperatur, bardzo wysokich. Takiego prosto nagrzanego czajnika nie postawię i stwierdziłam, że już nie kupię drugiej płytki, bo za dwie zapłaciłam coś koło 200 zł, 160, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że dużo, to jest dla mnie bardzo dużo, jeżeli chodzi o taką rzecz, która za chwilę pójdzie i jeszcze przy okazji no nie jest zbyt użyteczna. Co prawda jest fajna, jeżeli chodzi o postawienie sobie właśnie czegoś. Tutaj akurat wyszukowałam miski z mycia do wstawienia, zaraz muszę je schować. No ale... No, tylko tyle. No nie, aż tyle nie. Tylko tyle, niestety. Pięknie wygląda, no ale... Nie jest to trwały produkt. I teraz co wam chcę pokazać? Chyba mówiłam to w ostatnim vlogu. W przedostatnim jeszcze pokazywałam wam, jak oddawałam Thermomix do... On jest trochę tutaj porysowany. Aż tak porysowany, to on tu nie był. Teraz się patrzę. O-o. Jak go oddawałam. Teraz mam zagwozdkę. Jeszcze go nie używałam. Dopiero co go położyłam na swoim miejscu. I zobaczcie, tutaj cała obudowa była popękana. Teraz jest wszystko naprawione. I naprawdę ekspresowy serwis. Dosłownie w piątek to poszło po południu, a we wtorek po południu już było u mnie. Nawet przed południem, więc super ekspres, naprawdę polecam, jeżeli się wahacie oddać coś, nawet jakąś pierdołę, bo się boicie, że to będzie trwało wieki, no to jednak naprawdę trwa to szybciutko, trwa to krótko. Na stół wróciła moja ozdoba, bo kwiaty, niestety moje przepiękne kwiaty musiały wylądować już do kosza i... No niestety, bardzo mi było smutno to robić, bo były przecudowne. Widziałam w komentarzach, że wam się wszystkim podobały. No ja się nie dziwię, były boskie. Więc teraz moja dekoracja wróciła. I tak zobaczcie, robiłam obchód, zaczęłam od szafek, poprzez płytę, Thermomix i teraz wylądowałam na stole. Byliśmy przy tym, jak widzieliście, na dworzu, wyszaleliśmy się. Max miał taki ubaw, taką radochę, że nie macie pojęcia. A teraz... Tam w wózku sobie siedzi i ogląda Maszę i chyba uśnie. Także niech sobie troszeczkę... O, spojrzał się.
No, no, nie uśniesz? Okej. Okay. Nie uśniesz? Nie. Hej! Ten wózek nam służy już tylko tak do... Właśnie, o, usadzić go, żeby oglądał bajkę i sobie przy niej przysypia w tym wózku. A tak to... Już wiecie, to jest taki wózek niby do 4 lat, jako spacerówka, ale już kiepsko się w nim mieści, więc sobie tylko tak leży i przysypia i jest w jakiś sposób. Dobrze, kochani, ja się z wami na razie żegnam. Jeszcze jakoś tego vloga zakończę na pewno. Chciałabym, żeby te vlogi nie były dłuższe niż 25 minut, ponieważ, tak jak powtarzam, mają się przyjemnie oglądać. Konkretnie coś tam pokazujemy, trochę takiego zwykłego życia, trochę coś, jakieś nowinki, ale nie chcę, żeby to było tak rozlazłe, że będzie się to ciężko oglądało, więc na ten czas się z wami żegnam i na pewno jeszcze się do was odezwę na pożegnanie. Dzień dobry, kochani, witamy was w kolejnym dniu. Już w tym dniu zakończymy tego vloga. Tutaj się odbywa ostry taniec do takiej łupanki. Dopiero nagrałam, mam nadzieję, że uda mi się wstawić na Maksia kanał filmik, jak tańczy z tatą. Więc będę też składać go. Muzyki nie ma, on tańczy. Maksiu, gdzie masz Amę? Amma. A gdzie jest Chase? A ten, kto to jest? Ty. Flop G. Tak, Orange. Tak jak kiedyś wam mówiłam, on mówi na Orange G. Tak? Ho, ho, ale piesek ostry. Ale ostry piesek. Wyspałeś się, Maksiu, dzisiaj? Tak? Ślicznie śpisz w swoim łóżeczku już kilka dni. Nie ma się do czego w ogóle przyczepić, chłopak. Jesteś po prostu złotko. Jak pójdzie spać około 21:30, tak śpi do tej siódmej. Nawet, no tam nie wiadomo, ale nie budzi się, nie cuduje, nie wymyśla. Rzadko mu się zdarzy, że. Ale zdarzy się, że wie się, co zrobi. Na przykład wstanie i powie: help! Albo mama, tata, wyciągnie ręce, żeby go wziąć do siebie. I bierzemy go wtedy do środka. On się tylko przytula, załapie mnie za szyję. I idzie spać. Także tyle jest jego rozbojów w nocy. Maksiu? Czyli się pogryzł? A my? Podmuchaj, a mnie. O, biedny. Czyśik, nie wolno gryźć. My tak się bawimy figurkami. O, zaraz idziemy na górę. Idziemy na górę zaraz. A nie, kurczę, dzisiaj nie góra. Dzisiaj tata pojechał nam teraz kupić świeże mięso i ja będę się gotować na cztery gary, można powiedzieć. Bo będę gotować na przyszłość już do wykowania pomidorówkę. Będę cię też nastawiać żurek. A więc na bogato dzisiaj się będzie działo. Po prostu powiem wam, że już trochę znienawidziłam to gotowanie, a to wykowanie to już w ogóle. No, fakt faktem, że to jest bardzo wygodne później wyjąć sobie taką zupkę, zawsze jest. Można ją zawsze gdzieś zabrać nawet. Ale, no naprawdę, to zmywanie to wszystko już mnie tak denerwuje, irytuje. Dawniej tak bardziej podchodziłam do tego entuzjastycznie. Lubiłam gotować, znaczy lubię gotować wciąż, tylko że najgorsze jest to wymyślanie. Te pomysły, co na obiad, dajcie znać, czy też tak uważacie. Myślę, że tak, bo jednak wymyślanie i szukanie inspiracji czasami już naprawdę staje się męczące. A ja wam pokażę odnośnie tej. Jak już zaczęłam o zupkach, to wam pokażę, co kupiłam ostatnio Maxowi. Kupiliśmy super, super rzecz, słuchajcie, aby zupkę zabrać ze sobą. Tu ją mam w termosach. Jest, jest. O, pokażę wam już. Jest to termos na zupkę, na obiadek w ogóle dla dziecka. Nie wiem, jakie to jest marki. Mogę wam znaleźć, jak chcecie. Jest to termosik na 400 ml. I zobaczcie, co on ma fajnego. Chodź, Maksiu, pokażemy dokładnie, co on ma takiego fajnego. Tutaj już chcesz odkręcić, tak? Bo wiesz, że tutaj w środku jest
Poczekaj, trzymaj termos. Trzymaj, trzymaj tutaj dwoma rączkami. Drugą też trzymaj tu. Tu, tu. Mocno, a mama odkręci. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. No. O nie. Jeszcze raz. Trzymaj mocno. Mama spróbuje to odkręcić. Nie, trzymaj, trzymaj. Trzymaj mocno. Mocno. Tutaj. Za to. No nie dogadamy się. Zaraz odkręcę i wam pokażę. Okej, udało się. I zobaczcie. Tu jest taka składana łyżeczka. O, którą się rozkłada. Jest naprawdę długa. Nie jest to szczyt marzeń. Będę wam teraz trząsła, bo chcę ją rozłożyć nie w tą stronę. O, nie jest taki szczyt marzeń, bo się trochę składa, ale sięga do samego dna tego właśnie termosiku. Tu sobie pomogę nogami. O, jest. Do samego dna dosięga, także bardzo w porządku. I już mieliśmy ją... Mieliśmy okazję testować właśnie ten termosik w zeszłym tygodniu. Dzięki. O, ma. O, ma. Ze trzy razy. To właśnie brałam mu zupę i faktycznie tutaj jest napisane według producenta 12 godzin ciepła. Ciepła ta zupka jest, ten pokarm. Natomiast, no mogę powiedzieć, że 9 godzin, jak wróciłam do domu i opróżniałam, wiecie, myłam ten pojemnik, było jeszcze tam troszeczkę zupy. O nie, 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 nie. Było troszeczkę zupy, to ona naprawdę była jeszcze ciepła. Po 9 godzinach, 12 myślę, że też by wytrzymała, gdybym ją bardzo dobrze podgrzała po prostu w domu. Bo ją podgrzałam tak nie do wrzenia, nie doprowadziłam do tego wrzenia. Myślę, że wtedy by było 12 godzin faktycznie ciepło. Także super sprawa, 400 ml to jest dużo. Jeżeli jest jakaś gęsta zupka, to powiem wam, że na dwa razy nawet można... ją dziecku podać gdzieś w podróży, czy raz zje po prostu więcej, drugi raz jakiegoś banana do niej, wiecie, dokoptować, że tak powiem, na deser i też coś tam już przekąsi w międzyczasie. Także naprawdę super rzecz i naprawdę niedroga. Słowo naprawdę, naprawdę wiem, że jest przesadzone, ale nie wiem, jak chcę wyrazić, że coś jest takie super wspaniałe, to... Muszę powiedzieć, że jest naprawdę wspaniałe, więc wybaczcie za to naprawdę ciągle. Co jeszcze chcę pokazać? Myszko, poczekaj, zaraz ci dam. Co chciałam powiedzieć, nie pokazać. Że kosztował 35 zł w promocji, a normalnie kosztuje 50, co i tak uważam jest bardzo dobrą ceną za to. Był jeszcze w kolorze zielonym i różowym dla dziewczynek, także dla wszystkich się znajdzie coś. Co? Muza. Samolot. Maksio. A, zombie. Dobra. Także dla wszystkich się coś znajdzie. Ja uważam, że naprawdę to jest mega przydatna rzecz. Także to już chowam. Czekamy na tatę, aż nam... Synu, nie będziemy robić hałasu. Aż nam przywiezie wszystkie składniki. Będę gotować i rosół, no, pomidorówkę i żur. Więc trochę pracy jest. Myślę, że 2 godziny przy garach. No ale to nic, będzie już na parę dni, więc biorę się zaraz do roboty i odezwę się jeszcze na zakończenie do was ciutkę później. Ani w tle Peppa, tu mięso się jeszcze nie zburzyło, tutaj żurek nastawiłam, gotuje się ryż, tu czekają słoiczki na zawykowanie młodemu, dzisiaj będzie pomidorówka z ryżem, bo ostatnio był rosół z makaronem, więc coś innego. Tak jak mówię, polecam tą metodę, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o właśnie ułatwienie sobie życia, jakaś taka organizacja czasu, jak się ma właśnie takie weki przygotowane i zawsze dziecku można po prostu podać. Także my się teraz w międzyczasie bawimy, zobaczcie, pałeczkami do chińskiego, z spinaczami do torebek i taką mamy zabawę. To są, zobaczcie, pałeczki do, wiecie, takie instrumentalne, łyżeczką, no taką mamy zabawę, ale trzeba sobie radzić, żeby to wszystko jakoś pogodzić i zrobić, tak jak mówiłam, myślę, że mi to zajmie około 2 godzin i będzie po sprawie, a tu montuję, nie pokażę co, ale dla was super vloga, co tam się stało? Także żegnam się z wami już w tym vlogu. Zapraszam was oczywiście jutro na kolejnego. Myślę, że pokażę wam super
paczkę super zakupy, także trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia, kochani. Maksiu, zrobimy pa wszystkim? Pa. No. Pa. Pa. Matko kochana, bo sobie oko wydłubiesz. Dobra, muszę go ogarnąć z tymi pałkami. Pa, kochani.